Dobry wieczór. Witamy w naszym programie. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa na spotkaniu poświęconym Kościołowi katolickiemu, kulturze i społeczeństwu. Nazywam się Piotr Bednarski i jestem gospodarzem tego wydarzenia. Mamy dziś przyjemność rozmawiać z Jego Ekscelencją biskupem Erkiem Vardenem z prałatury Trondheim w Norwegii. Biskup Varden jest bardzo uczonym człowiekiem. Jest mnichem trapistą, który został mianowany przez papieża Franciszka na stanowisko biskupa w Trondheim. Jest teologiem, autorem książek o duchowości, tłumaczonych na wiele języków, w tym polski. Uzyskał doktorat na Kolegium Świętego Jana Uniwersytetu Cambridge, a także inne stopnie naukowe w dziedzinie teologii. Biskup Varden bardzo dobrze włada językami obcymi, co mnie bardzo cieszy, ponieważ zna również język polski. Biskupie Eryku, serdecznie witamy Cię w naszym programie i dziękujemy, że zgodziłeś się wziąć w nim udział. Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę być z Wami. Program jest organizowany we współpracy z EWTN, Polska Centrum Kultury Chrześcijańskiej Maryi Królowej i Stowarzyszeniem Katolików Świeckich Przybądźcie Wierni. Wywiad poprowadzę wraz z moim kolegą Zbigniewem Przybyłowskim, a wspierać nas będzie Paweł z EWTN. Zgodnie z naszym zwyczajem, chcielibyśmy rozpocząć nasze spotkanie modlitwą do naszego Boga. Modlitwa będzie po łacinie. I będziemy prosić szczególnie o pokój na świecie, pokój na Ukrainie, pokój w Ziemi Świętej i za nasz święty Kościół katolicki, za synod o synodalności, o same dobre owoce tego synodu. Módlmy się więc. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zacznę od przekazania głosu Zbigniewowi, który zada pierwsze pytanie biskupowi Erykowi. Księże biskupie, tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie przekazywanie wiary. Zacznijmy od tego, jak wiara została Ci przekazana. Masz bardzo interesujący życiorys. Od luterańskiego chłopca z południowej Norwegii do godności biskupa Kościoła Świętego. Czy mógłbyś opowiedzieć nam trochę o swojej historii? W jaki sposób wiara została Ci przekazana? Czy pochodziłeś z bardzo religijnej rodziny? Czy byłeś religijny od samego początku? Jak to się rozwijało? Dorastałem w społecznym kontekście i w rodzinie, które zawsze odnosiły się z szacunkiem do wiary. I powiedziałbym, że rodzina była szczątkowo chrześcijańska, ale nie była wyraźnie praktykująca. Nie byliśmy ateistami. Zostałem ochrzczony jako niemowlę. Jestem wdzięczny za tę łaskę. Zostałem ochrzczony w kościele luterańskim. Odmawialiśmy krótką modlitwę przed snem i chodziliśmy do kościoła na Boże Narodzenie. Ale to było wszystko, jeśli chodzi o formalną praktykę religijną. Nie mogę powiedzieć, że wiara odegrała wielką rolę w moim dzieciństwie i wychowaniu. Jak już wspomniałem, zawsze byłem wychowywany tak, by traktować wiarę innych z szacunkiem. Ale nasze bezpośrednie otoczenie było neutralne. I tak jak bardzo wielu młodych ludzi, nastolatków, kiedy byłem nastolatkiem, przechodziłem przez okres buntu przeciwko strukturom, przeciwko instytucjom. Kiedy miałem 14 lub 15 lat, świadomie i z wielkim samozadowoleniem ogłosiłem się agnostykiem, a nawet ateistą. A potem coś się wydarzyło.
Kiedy zbliżałem się do 16 urodzin, miałem pewnego rodzaju przeżycie, które przyszło do mnie za pośrednictwem muzyki. Muzyka zawsze była dla mnie bardzo ważna, jako swego rodzaju pierwotny język. I zapoznałem się z muzyką Gustava Mahlera, która bardzo mnie zainteresowała. Zaoszczędziłem pieniądze, by kupić nagranie jego drugiej symfonii, Symfonii Zmartwychwstanie. I pewnego wieczoru, gdy byłem sam w domu, moi rodzice i siostry byli poza domem, urządziłem sobie wysłuchanie tego utworu, który jest porażająco piękny. W części finałowej, która zaczyna się od przywołania totalnego chaosu, instrumentalizacja jest wręcz gwałtowna. Następuje stopniowe ustanowienie tematu rytmicznego, następnie tematu melodycznego, potem wchodzi duży chór symfoniczny, a następnie sopran śpiewa tekst skomponowany przez samego Mahlera. Sopran śpiewa: o uwierz moja duszo, uwierz, że nie urodziłaś się na próżno. Nie żyłaś i nie cierpiałaś na próżno. Pamiętam, że miałem wtedy około 16 lat. Nie żyłem i nie cierpiałem zbyt wiele. Ale w tym przesłaniu, które usłyszałem, była oczywistość, która mnie przeszyła i w jakiś sposób otworzyła coś we mnie. Zraniła moje serce, moją duszę. Miałem nagłą świadomość, że jest we mnie coś, żywa obecność, która mnie przekracza. Nie sądzę, bym znał wtedy słownictwo, by mówić w kategoriach transcendencji. Ale byłem głęboko wstrząśnięty tym doświadczeniem. Pamiętam, że kiedy muzyka się skończyła, pomyślałem sobie, że ciekawie będzie pomyśleć o tym jutro rano, kiedy wszystko minie. Ale obudziłem się następnego dnia z tą raną wciąż nienaruszoną. Wtedy musiałem zacząć szukać w jakiś sposób współrzędnych, które odpowiadałyby temu doświadczeniu, które miałem, i wtedy naprawdę rozpoczęła się moja osobista podróż wiary. Czy otrzymałeś wtedy zrozumienie, że ta transcendentna obecność jest obecnością Boga? Czy też przyszło to później? Myślę, że zaczęło mi to świtać, ale moje wyobrażenia na temat tego, co może oznaczać słowo Bóg, były tak niejasne, że byłem ostrożny w kwestii jego przypisania. Było to jednak częścią mojej roboczej hipotezy, że być może było to doświadczenie religijne, więc zacząłem czytać. Już jako dziecko byłem zagorzałym czytelnikiem, a autorem, którego czytałem w tamtym czasie, a który był bardzo ważny w tym procesie, był niemiecki powieściopisarz Hermann Hesse. Był pewien aspekt jego przedstawienia rzeczywistości, wymiaru duchowego. Roszczeń duszy, a także wezwania tkwiącego w pięknie, który wywarł na mnie duże wrażenie, a także jego nacisk na ważny wymiar przyjaźni, który mnie uderzył. Zacząłem czytać Pismo Święte, ale ono było dla mnie bardzo trudne. Zajęło mi dużo czasu, zanim zacząłem czytać Pismo Święte w inteligentny, wytrwały sposób. To doświadczenie poprzedziło coś, co okazało się poważnym przejściem. Wyjechałem za granicę do Walii w Wielkiej Brytanii, aby uczęszczać do szkoły przygotowującej do matury. I miałem tam zostać przez 2 lata, ale w rzeczywistości pobyt ten okazał się początkiem wygnania, które trwało 30 lat. W tej szkole, która była szkołą międzynarodową, zyskałem przyjaciół, którzy byli wierzący. Zarówno chrześcijan, jak i bardzo dobrego muzułmańskiego przyjaciela,
który był ważnym partnerem do rozmów w tamtym czasie. Stopniowo zacząłem być coraz bardziej pewny, że to, co dzieje się we mnie, faktycznie odpowiada chrześcijańskiej propozycji i chrześcijańskim twierdzeniom. I zacząłem być w stanie najpierw wyobrazić sobie, a następnie postrzegać Jezusa Chrystusa jako kogoś, kto był, jest i pozostaje osobową obecnością, w jakiś sposób wzywając mnie, wysuwając w stosunku do mnie pewnego rodzaju roszczenie, ale roszczenie, którego doświadczyłem jako roszczenia uwalniającego. To się wydarzyło w Zjednoczonym Królestwie. Jak rozumiem, przyszedłeś do kościoła w wieku 19 lat. Jak zdecydowałeś się zostać katolikiem? Urodziłeś się w rodzinie luterańskiej. Zostałeś ochrzczony w wierze luterańskiej. A następnie mieszkałeś w Wielkiej Brytanii z kościołem anglikańskim i kulturą anglikańską. Czy było to wynikiem świadomej, przemyślanej decyzji? Czy też było to wynikiem zbiegu okoliczności, że stałeś się katolikiem? Nie, to było bardzo celowe, ponieważ czytając, byłem coraz bardziej zafascynowany historyczną ciągłością przekazywania i głoszenia wiary chrześcijańskiej. I mogłem dostrzec znaczenie procesów historycznych na soborach i tym podobne. Istniał wymiar intelektualny. Potem coraz bardziej pojawiał się wymiar liturgiczny, gdy odkrywałem kult Kościoła. A następnie, to dość ważne, istniał wymiar zakonny, ponieważ po raz pierwszy odwiedziłem klasztor przez pomyłkę, gdy miałem 17 lat i nadal uczęszczałem do tej szkoły. A klasztor, który odwiedziłem, był, jak się okazuje, klasztorem cystersów, trapistów w Walii, opactwo Kodi. W tamtym czasie nie miałem najmniejszego pojęcia, co może oznaczać słowo cysters. Ale spotkałem w tym miejscu coś, co przemówiło do mnie bardzo głęboko i przeraziło mnie na pewnym poziomie z powodu radykalności wizji i życia zgodnie z tą wizją. Ale przemówiło to do mnie swoją integralnością, oczywistym człowieczeństwem i kompletnością mnichów, których spotkałem. I bardzo uderzył mnie fakt, że byli to ludzie, którzy uznali coś za prawdę, którzy wyznali, że to prawda, a następnie naprawdę przyjęli implikacje tego wyznania i poświęcili swoje życie dążeniu do tej prawdy. I pomyślałem, to jest życie warte przeżycia. Tak więc, kiedy przeszedłem z tej szkoły na Uniwersytet w Cambridge, gdzie byłem studentem, a ostatecznie zostałem na studiach prowadząc badania, a na koniec nauczając, pozostałem w Cambridge przez 10 lat. Podczas mojego pierwszego roku postanowiłem poprosić o nauczanie wiary. Zacząłem regularnie chodzić na msze, prawie codziennie. A dzięki przyjacielowi mojego przyjaciela, katolickiemu księdzu w Norwegii, skontaktowałem się z księdzem Marystą w Cambridge, który był profesorem historii Irlandii, a on zgodził się ze mną spotkać na wstępną rozmowę. Przedstawiłem swój cel. Powiedziałem mu, czego szukam, a on powiedział, chętnie ci pomogę, ale jest jeden problem. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Był pełnoetatowym nauczycielem akademickim. Nigdy nie uczyłem nowo nawróconych, więc nie jestem do końca pewien, co powinniśmy zrobić. Ale proponuję zacząć w ten sposób. Przeczytajmy teksty Soboru Watykańskiego II. To była moja inicjacja i uważam, że to była doskonała metoda. Przez rok czytaliśmy wszystkie dokumenty soborowe i rozmawialiśmy o nich, a im więcej czytałem, im więcej chodziłem na msze, im więcej czytałem Pismo Święte,
And the more I read, and the more I went to mass, and the more I read the scriptures, the more I felt. Tym bardziej czułem, że tak naprawdę nie dokonuję żadnej zmiany. Po prostu wchodziłem w coś, co było moje i co uznawałem za swoje. I coraz bardziej czułem, że to jest powrót do domu. A więc byłeś w Cambridge. Zostałeś doktorem teologii. Mam rację? Tak, z czasem. Wtedy decydujesz, że chcesz zostać mnichem w klasztorze trapistów. Czym jest klasztor trapistów? Czym zajmują się trapiści? Co cystersi trapiści robią przez cały dzień? I dlaczego było to dla ciebie atrakcyjne? Zacznijmy od pierwszego pytania. Trapiści są zreformowaną gałęzią cystersów, którzy z kolei są zreformowanymi benedyktami. Święty Benedykt żył i pisał w V i VI wieku. Ruch cystersów rozpoczął się wraz z założeniem klasztoru w Citeaux, po łacinie cistercium. Tak więc cystersem jest po prostu ktoś, kto ma pierwotny związek z klasztorem Citeaux, który został założony w 1098 roku. Potem we Francji, w późnym średniowieczu, w miejscu zwanym La Trappe w środkowej Francji, w Normandii został założony klasztor. Klasztor ten stał się w XVII wieku miejscem dość radykalnego ruchu odnowy w kontekście francuskiej reformy liturgicznej lub francuskiej kontrreformacji pod egidą ówcześnie panującego opata. Bardzo interesującego człowieka, który nazywał się Armand Jean de Reims, który zreformował La Trappe zgodnie z zasadami Benedykta. Oczywiście, ale także zgodnie z ideałami i naukami ojców pustyni. W tamtym czasie miało miejsce wiele równoległych projektów reform. A La Trappe była jednym z nich. Fakt, że La Trappe stała się tak ważna, ma związek z następstwami rewolucji francuskiej pod koniec XVIII wieku. La Trappe miał swój dom, aneks w Szwajcarii w starym klasztorze kartuzów, obecnie odrestaurowanym jako klasztor Velson. Więc mnisi z La Trappe mieli gdzie się udać, gdy nie mogli już mieszkać we Francji. Inni cystersi mnisi i zakonnice dołączyli do nich. Więc La Valson stał się La Trappe na wygnaniu, a mnisi i zakonnice z nim związani stali się znani jako trapiści. Odeszli stamtąd, gdy zostali ostatecznie wydaleni ze Szwajcarii. Odbyli niezwykłą podróż na Białoruś i do carskiej Rosji pieszo, przez cały czas odprawiając całe oficjum divinum, poszcząc i zachowując całą dyscyplinę monastyczną. Było to niezwykle surowe, ale jednocześnie bardzo charyzmatyczne. I ta zwarta grupa, pod przywództwem innego charyzmatycznego, bardzo stanowczego opata, który nazywał się Augustin de Letrange, stała się zalążkiem odrodzenia cysterskiego życia zakonnego w Europie Zachodniej, w krajach, które utraciły obecność zakonu w wyniku reformacji protestanckiej lub rewolucji francuskiej. Następnie dość szybko zaczęto tworzyć fundacje w tym, co wciąż nazywa się Nowym Światem, w Ameryce Północnej, a także na Bliskim Wschodzie. I taka była jego przyciągająca moc, że przybyło wielu chętnych i można było stworzyć wiele fundacji. I tak powstał ten nowy wyraz charyzmatu cysterskiego, który, jak powiedziałem, stał się bardzo wpływowy w zachodniej części Europy. W kraju takim jak Polska, gdzie istniała ciągłość obecności monastycznej, nie było potrzeby, aby trapiści musieli rozpoczynać coś nowego, ponieważ istniały już domy cystersów. Twoje życie jako cysterskiego mnicha
składało się z modlitwy, medytacji i pracy? Praca fizyczna, pracowanie rękoma zawsze była bardzo ważna w naszej tradycji. Cystersi zawsze byli rolnikami, a trapiści byli stanowczymi rolnikami. Kiedy wstąpiłem, mieliśmy farmę mleczną ze stadem około 80 krów, które stopniowo wzrosło do około 110. Doiłem krowy prawie od samego początku, mimo że byłem w Cambridge przez 10 lat. Hodowałem krowy. Mój ojciec był wiejskim weterynarzem w wiejskiej Norwegii, więc większość dzieciństwa spędziłem na farmach. Kiedy ludzie pytali mnie w dzieciństwie, kim chcę zostać, gdy dorosnę, odpowiadałem, że rolnikiem, więc w końcu to się spełniło. Więc pracowałem na farmie, pracowałem w naszej garncarni i wykonywałem prace, które wykonujemy, aby utrzymać dom. Gotowanie i sprzątanie, a ostatecznie także pomagałem trochę w domu dla gości, ponieważ nasz zakon nie ma praktyki zewnętrznego apostolatu. Mamy dom gościnny, jak każdy klasztor żyjący zgodnie z regułą i tradycją benedyktynów, więc ludzie przychodzą do klasztoru i przychodzą w dużych liczbach, ale my nie wychodzimy na zewnątrz. Naszym głównym zadaniem jest modlitwa, wielbienie Boga, ponieważ zasługuje na to, by Go wielbić i czcić, a także wstawianie się za Kościołem i światem w ciągu dnia i nocy. To kolejna część naszej kultury, że zaczynamy nasze dni wcześnie, więc dzwonek na pobudkę rozbrzmiewa o 3 rano, a także modlimy się w nocy, aby świat mógł spać. Dobrze. Więc byłeś dość odizolowany od świata, a potem zostałeś opatem klasztoru, a stamtąd zostałeś wezwany przez Ojca Świętego, aby udać się do Norwegii, a więc zostałeś umieszczony w środku społeczeństwa. Jak to się stało i co znalazłeś w Norwegii po 30 latach nieobecności? Czy rozpoznałeś swój kraj? Tak, ale w pewnym sensie stał się dla mnie obcym krajem. Odkąd wstąpiłem do klasztoru, nie planowałem powrotu. I nie tęskniłem za domem. Nie dlatego, że chciałem uciec z Norwegii, ale moje życie po prostu obrało inny kierunek i położyło fundamenty życia gdzie indziej. Więc kiedy wróciłem, oczywiście wróciłem do wielu znajomych rzeczy, które z radością odnalazłem, ale także do wielu rzeczy, które wydawały się dziwne. A niektóre rzeczy były zupełnie nowe. Czy spotkałeś wielu religijnych ludzi wokół siebie? Czytałem statystyki, które mówią, że tylko około 20% Norwegów wierzy w istnienie Boga. Powiedziałbym, że to bardzo pesymistyczne oszacowanie. Miejmy nadzieję, że jest to ocena dokonana przez wrogów Kościoła i Boga. Ale czy masz wokół siebie wielu wierzących, wielu chrześcijan? Rozumiem, że jesteś biskupem diecezji, która liczy 18 tysięcy osób ze 130 narodowości. 18 tysięcy katolików. Tak, według oficjalnych statystyk, w praktyce ich jest więcej, ale są to ci, którzy zarejestrowali się jako katolicy. Zatem masz więcej osób, które przychodzą do kościoła i uczestniczą w sakramentach. Ale tylko 18 tysięcy jest zarejestrowanych jako członkowie twojej diecezji, tak? Jest to mała społeczność katolicka. O niezwykle skromnych początkach. Ponieważ, jak wiadomo, w połowie XVI wieku katolicyzm był dość systematycznie wykorzeniany i delegalizowany przez duńskiego króla.
który zaanektował Norwegię w tym czasie i który przyjął luteranizm, a jako jeden ze sposobów konsolidacji swojego panowania narzucił swoje wyznanie na swoich teoriach, czy ludzie tego chcieli, czy nie. W rzeczywistości współczesna historiografia i bynajmniej nie tylko ta wyraźnie katolicka wykazała dość jednoznacznie, że w tamtym czasie istniał wielki opór przeciw temu i że trwał on przez długi czas. W każdym razie katolicyzm został ostatecznie wykorzeniony i nie było jego ciągłości w Norwegii. Jest to wyraźna różnica między współczesnym kościołem katolickim w krajach skandynawskich a współczesnym kościołem katolickim w Anglii, która, będąc krajem protestanckim, zawsze miała obecność katolików rekuzantów, którzy zachowali wiarę katolicką, a mimo to pozostali w kraju. Kościół w tym kraju został odbudowany w bardzo skromnej formie w połowie XIX wieku, głównie przez kupców i dyplomatów, którzy przybyli i przywieźli kapelanów i mieli potrzeby duszpasterskie, które w końcu zostały zaspokojone. Następnie pojawiła się stróżka zakonów, sióstr, zwłaszcza tych, które wykonały fantastyczną pracę w dziełach charytatywnych w szkołach, szpitalach, przedszkolach i opiece nad osobami starszymi. Z ogromnym szacunkiem mówię, że Kościół w naszych krajach został w dużej mierze zbudowany przez siostry zakonne na ich poświęceniu, wierności, dobrym przykładzie i modlitwie. Ale pozostał bardzo mały. Poprzednik mojego poprzednika, który jeszcze żyje, został biskupem Trondheim chyba w 1974 roku, a on, kiedy tu przybył, w naszej prałaturze było 500 katolików. A teraz, jak powiedziałem, jest ich 18 tysięcy, ale jest to rosnący kościół, rosnący głównie dzięki imigracji, ale także dzięki stróżce nawróceń i jest niezwykle żywy. To jest coś, co uważam za bardzo budujące i bardzo radosne. Widzieć, jaka jest tu energia i jak wdzięczni są ludzie za ogromny przywilej bycia częścią Kościoła i jak chętnie robią wszystko, co w ich mocy, aby rozbudowywać go w miłości. Wydaje się, że przy liczbie 18 tysięcy osób można rozpoznać twarze większości wiernych, ponieważ nie jest to duża liczba ludzi. Czy środowisko jest przyjazne religii, chrześcijaństwu i katolicyzmowi? Wiem, że dzisiejsze świeckie społeczeństwa mają tendencję do niesprzyjania religii w ogóle. A katolicyzmowi w szczególności. I widzimy tego pierwsze oznaki w Polsce. Czy istnieje obojętność wobec waszej religii? Czy jest przyjazna życzliwość? Czy jest wrogość? Jak to ocenić? Pytałeś wcześniej o to, co zmieniło się w Norwegii podczas 30 lat mojej nieobecności. I myślę, że dotykamy tutaj czegoś, co określiłbym jako główną zmianę. Kiedy dorastałem, Kościół był ogólnie kojarzony z Kościołem luterańskim. Ale chrześcijański establishment nadal był dość głośny w społeczeństwie, przeciwko czemu ludzie odczuwali pewną potrzebę protestować. Tak jak ja, do pewnego stopnia, przeciwko czemu odczuwali potrzebę i pragnienie buntu, z którym starali się walczyć. W ciągu dziesięcioleci, odkąd praktyki religijne gwałtownie spadły, znaczenie chrześcijańskiego światopoglądu w życiu publicznym gwałtownie spadło.
Wiele chrześcijańskich zasad zostało zapomnianych. Jest to niezwykle ważne z socjologicznego i historyczno-kulturowego punktu widzenia. To niezwykłe, jak szybko pamięć religijna słabnie, a nawet zanika. Ale w konsekwencji nasz kraj jest z jednej strony bardzo sekularyzowany i pod pewnymi względami bardzo liberalny. Ale jednocześnie jest to kraj, powiedziałbym, kulturowo konserwatywny. Norwegia nie jest szczególnie zurbanizowanym społeczeństwem. Nawet nasza stolica jest wioską, jak na europejskie standardy. Osady są zwykle małe, a większość ludzi żyjących w stosunkowo małych społecznościach wiejskich dostrzega znaczenie tego, co utrzymuje społeczności razem. Odkryłem niesamowity stopień otwartości i życzliwej ciekawości w odniesieniu do tego, co reprezentuję i co mam głosić i nauczać. Znalazłem wiele wyciągniętych rąk. I myślę, że jest to coś, co postrzegam jako rodzaj tektonicznej zmiany w trendach kulturowych. Jedną z zagadkowych rzeczy dotyczących nowoczesności lub ponowoczesności jest oczywiście to, że zmiana kulturowa o ogromnych proporcjach zachodzi szybko. Myślę, że ludzie zauważyli to. I myślę, że jest to prawdziwa obserwacja, że jesteśmy teraz w procesie wychodzenia z sekularyzującego trendu. I do pewnego stopnia ten trend osiągnął sukces. I nie ma już nic więcej do zrobienia. Znajdujemy się jednak obecnie w społeczeństwie, które można nazwać postsekularnym, w którym nową normą kulturową jest nie tyle sprzeciw wobec wiary lub bunt przeciwko niej, ile otwartość na wyższe wartości. Jeśli można tak powiedzieć, otwartość na tajemnicę, otwartość na transcendencję i pewien stopień dociekliwości. Myślę, że kluczowe jest, abyśmy jako chrześcijanie znaleźli sposoby na zaangażowanie się w to i reagowanie na to, czego ludzie szukają. Większość ludzi szuka dobra dla siebie i dla innych. I większość ludzi pragnie prawości. I myślę, że jeśli możemy spotkać ludzi tam, gdzie próbują odpowiedzieć na swoje pytania, zamiast poświęcać dużo czasu i energii oraz siły głosu na głoszenie odpowiedzi na pytania, których nikt nie zadaje, to istnieje ogromna przestrzeń do spotkania i dialogu. Pytanie, które zadawałeś, gdy miałeś 15 lub 16 lat, brzmiało: jaki jest sens mojego życia? I czy moje życie ma sens i cel? I druga symfonia Mahlera odpowiedziała na to pytanie. W jaki sposób znajdujemy odpowiedzi na te pytania w dzisiejszych ludziach, jeśli to, co chcemy im zaoferować, to nie tylko sens życia, ale także dość wymagająca moralność? Czy istnieje sposób, by sprzedać tę moralność wraz z sensem istnienia? Jednym z pytań, do których zmierzam, jest: czy uważasz, że chrześcijańska moralność, która może być dość surowa, może być powodem odrzucenia i wrogości? Myślę, że musimy przyjąć rozsądną pedagogikę. Pedagogikę, która przebiega etapowo. Widzimy to w Ewangelii.
Pierwszą rzeczą, jaką robi Chrystus, gdy powołuje uczniów, nie jest mówienie im, jak mają żyć. Nie potępia ich. Mówi im, chodźcie za mną. Chodźcie i bądźcie ze mną. Spędzajcie ze mną czas, poznajcie mnie. A żyjąc w Jego obecności, stopniowo postrzegają Go jako przyjaciela, coraz bardziej jako mistrza, coraz bardziej jako Pana i odkrywają, że jest kimś wiarygodnym i dobrym. Jest taka ważna uwaga, gdy Ewangelia mówi, że ludzie byli pod wrażeniem nauczania Jezusa, ponieważ nauczał jako ten, który ma autorytet. Greckim słowem na to jest exousia, które jest złożeniem dwóch słów. Uzja, oznaczającego bycie, i ex, będącego przyimkiem oznaczającym wyjście z. Tak więc posiadanie autorytetu w tym greckim znaczeniu oznacza mówienie w sposób, który odpowiada temu, kim jesteś. Więc nie było rozbieżności między tym, kim był Jezus, a tym, czego nauczał. A zatem dlatego, że nie tylko oferował kod moralny, ale propozycja, którą złożył, była przykładem, który był pożądanym przykładem. Był dobry w najwyższym stopniu, a to, co reprezentował, było czymś pięknym. Nie zapominajmy też, że kiedy Chrystus ogłasza się dobrym pasterzem, to znowu, jeśli czytamy tekst w języku greckim, to wyrażenie to można równie dobrze przetłumaczyć jako piękny pasterz. A faktem jest, że chrześcijańska propozycja była przekazywana przez piękno uczciwości. Coraz bardziej przez piękno bliskości, które miało siłę przyciągania, które sprawiało, że ludzie byli ciekawi, ponieważ widzieli, że reprezentuje ono coś dobrego i pożądanego. Następnie byli ciekawi warunków tej bliskości i tej uczciwości. Myślę, że musimy podążać za tą biblijną pedagogiką, która była również pedagogiką ojców. Nie wolno nam zapominać, że obecnie ludzie muszą najpierw dojść do intelektualnego i egzystencjalnego uświadomienia sobie, że Bóg może faktycznie reprezentować i ucieleśniać coś rzeczywistego. I najpierw to przekazać, a następnie zagłębić się w szczegóły tego, jak możemy żyć zgodnie z objawieniem i prawem Bożym, które są nam dane z myślą o naszym rozkwicie w błogosławieństwie. Nie po to, by nas ograniczać i ograniczać nasze życie i czynić je nieszczęśliwym, ale po to, by prowadzić nas do szczęścia. Ojcze Eryku, to bardzo wnikliwe i muszę powiedzieć, że czytając Twoją książkę i słuchając wywiadu, zauważyłem, że działasz w obrębie tej trójki wartości transcendentalnych, dobra, prawdy i piękna. Zauważyłem, że piękno jest w pewnym sensie Twoją preferencją, ponieważ dobro i prawda mogą być kwestionowane i ludzie mają różne poglądy. Ale jeśli chodzi o piękno, ludzie czują się przyciągani, ponieważ nie jest to tak kontrowersyjne. Oczywiście pytanie brzmi dla ciebie, to piękno, które znalazłeś w dziełach Malera i które ja znalazłem, ich Habe Genug, kantata Mam już dość Jana Sebastiana Bacha lub w słynnej arii I Know My Redeemer Lived, z oratorium Mesjasz Jerzego Fryderyka Händla, są to przeszywające utwory muzyczne, które wywołują pewną metafizyczną refleksję. Czy uważasz, że dzisiejsza kultura ze swoją złożonością i czasami brakiem przejrzystości może przyciągać swoim pięknem do najwyższego dobra, którym jest Bóg? Bo to może być miejsce, w którym współcześni poganie mogą zostać przyciągnięci do czegoś, co może ich poprowadzić dalej. Myślę, że tak. I sądzę, że fakt, iż jesteśmy teraz otoczeni przez jakiekolwiek kraje, w których żyjemy, oraz zwyczajnie przez to, że jesteśmy obywatelami współczesnego świata w całej jego złożoności, jesteśmy otoczeni tak wieloma rzeczami, które są brzydkie,
że to wywołuje ogromne pragnienie w ludzkich istotach. Nie jestem do końca pewien, czy w pełni zmierzyliśmy rozmiar tego pragnienia. Mówienie o atrakcyjności piękna nie oznacza redukowania wiary do pewnego rodzaju estetyzmu, ponieważ byłoby to powierzchowne i niezadowalające. Ojciec Święty mówi dość często, podobnie jak jego dwaj poprzednicy, że piękno może być rodzajem propedeutyki, a spotkanie z pięknym może przebić coś w ludzkich umysłach i sercach. I otworzyć je na uświadomienie sobie być może pragnienia, które jest ukryte we wpływie, jaki piękno wywiera na mnie. Uznanie tego jest ryzykowne, ponieważ uznanie tego pragnienia w sobie oznacza, że na pewnym głębokim poziomie jestem bezbronny. Oznacza to, że nie jestem samowystarczalny. Nie mam w sobie wszystkiego, czego potrzebuję, aby być szczęśliwym, zadowolonym, wolnym i spełnionym. Jest to sprzeczne ze świecką Ewangelią, która w mniejszym lub większym stopniu głosi dyktat, że jeśli nie znajdujesz w sobie wszystkiego, czego potrzebujesz, aby czuć się spełnionym, szczęśliwym i wolnym, to coś jest z tobą nie tak i musisz to zmienić. Jest w ludziach otwartość na komunię i wzajemne poleganie na sobie. I myślę, że w tym miejscu musimy użyć wszystkich dostępnych nam środków, aby przekazać piękno depozytu, który został nam powierzony. A następnie pokazać poprzez nasze integralne życie i integralność naszych wspólnot i naszego Kościoła, że to piękno nie jest tylko zewnętrzną formą, ale odpowiada treści. To bardzo interesująca perspektywa, ponieważ łączy w sobie pragnienie piękna, ale nie wyklucza pragnienia prawdy. Rozmawiałem kiedyś z moimi kolegami z Finlandii i Estonii, którzy deklarowali się jako agnostycy, a nawet niektórzy z nich byli ateistami. Zapytałem ich, czy czują, że sport, który jest bardzo popularny w krajach nordyckich, i ekologia, troska o środowisko wypełniły tę próżnię, która pozostała po zniknięciu religii. Wygląda na to, że obecnie są całkiem zadowoleni z tych dwóch kierunków. Sport i życie społeczne, oczywiście, a także środowisko, ale z drugiej strony. Myślę, że to, co powiedziałeś, możemy przekazać naszym bliźnim. I to jest pytanie, czy to przyciąganie do chrześcijaństwa jest nadal widoczne. Zacytuję Toma Hollanda. Tom Holland twierdzi, że żyjemy na Zachodzie i że w pewnym sensie jesteśmy złotymi rybkami pływającymi w chrześcijańskich wodach. Chrześcijaństwo radykalnie wpłynęło na nasze założenia, nie tylko dotyczące etyki i moralności, ale także podstawowego sposobu, w jaki myślimy o społeczeństwie. Zacytuję teraz kardynała Pella. Chrześcijaństwo jest prawdziwe, chrześcijaństwo działa. Musimy próbować, jakkolwiek niedoskonale, praktykować je w naszym życiu i po prostu nadal cierpliwie wyjaśniać z życzliwością. Nawet jeśli ludzie nas nienawidzą, jest to atrakcyjne i przynosi ostateczne dobro. Jakie byłoby przesłanie dla współczesnych pogan, nie tylko w kwestii tego przesłania piękna, ale także prawdy? Wspomniałeś o depozycie wiary, który moim zdaniem jest bardzo fundamentalny. Czy mógłbyś rozwinąć swoje podejście do tego depozytu wiary, który jako biskup musisz chronić i przekazywać nam, swojej trzodzie? Zaczynając od pierwszej części twojego pytania, myślę, że podejście, które powinniśmy przyjąć, znajduje się właśnie w Nowym Testamencie.
Jest to podejście świętego Pawła na Areopagu. Podszedł do Ateńczyków, wyznawców tych nieznanych bogów, nie z lekceważeniem, nie z pogardą, ale starał się pomóc im wyartykułować, co reprezentowali ci nieznani bogowie. Następnie otworzył możliwość związku z wypełnieniem się tych przeczuć w Ewangelii, której był posłańcem. A z Dziejów Apostolskich wiemy, że wielu jego słuchaczy słuchało go z zainteresowaniem, ponieważ był dobrym nauczycielem. Potem poszli do domu na obiad i powiedzieli, cóż, może jutro znowu cię usłyszymy. I prawdopodobnie nie wrócili, ale niektórzy posłuchali i poszli za nim. Myślę, że bardzo ważne jest, aby starać się angażować ludzi i rozmawiać z nimi tam, gdzie się znajdują. Co nie oznacza kompromisów w zakresie tego, co zostało nam powierzone. Często myślę o pewnym epizodzie z życia kardynała Montiniego. Kiedy został mianowany na arcybiskupa Mediolanu, miał audiencję u Piusa XII. Znali się dobrze. Znali się od dawna i ufali sobie nawzajem. I rozmawiali o tym i owym oraz o tym, co musiał zrobić w Mediolanie. Kiedy Montini opuszczał papieski gabinet, papież, jako ostatnie pozdrowienie, powiedział do niego, cytując słowa świętego Pawła do Tymoteusza, depositum custodi, zachowaj depozyt. Zachowaj go i przekaż go. Uczyń go widocznym, wiarygodnym i namacalnym, w sposób zrozumiały dla ludzi, których spotkasz w Mediolanie, którzy mogą wyjść na spotkanie się z tobą z wrogością, którą Montini spotkał się niejednokrotnie. Ale przede wszystkim myślę, że musimy sami zachować depozyt i musimy sprawdzić się przez depozyt. I muszę zadać sobie pytanie, czy żyję integralnie? Czy jestem rzeczywiście wiarygodnym przedstawicielem tego, co twierdzę, że przedstawiam jako dobre i prawdziwe? Czy też jestem tylko męczącym człowiekiem, od którego ludzie będą uciekać na 1000 mil, aby nie musieć go słuchać? Czy jestem przejęty dobrocią i prawdą Ewangelii? Czy jestem kimś, kto dostrzegł i nosi ze sobą to, co Paweł cudownie nazywa aromatem Jezusa Chrystusa, słodkimi perfumami Jezusa Chrystusa? Czy ludzie czują, kiedy mnie spotykają, nieprzyjemny zapach zadufania w sobie i kogoś, kto pragnie odzyskać terytorium, które czuje, że utracił? Pod tym względem ochrona pozycji wiary jest jednym z zadań ludu Bożego. Ale jeśli chodzi o doktrynę wiary, nauczanie Kościoła jest głównym zadaniem biskupów nadanym przez Chrystusa. Znalazłem list norweskich biskupów do rządów w sprawie terapii konwersyjnej i list z braterskim napomnieniem w sprawie niemieckiej drogi synodalnej jako przykład ochrony owiec i niedopuszczania do rozwadniania pewnych prawd oraz pomagania im w przechodzeniu przez czasami trudne pytania lub wyzwania. Czy widzi ksiądz biskup misję biskupa jako tego, który chroni owce, wyjaśnia prawdy wiary, a nawet wchodzi na arenę publiczną, aby dyskutować w demokratycznym społeczeństwie, co zawsze jest możliwe? Jak postrzega ksiądz biskup tę rolę? Tak, to nasza praca.
Gdybyśmy tego nie robili, nie wykonywalibyśmy naszej pracy. Jak powiedziała nasza konferencja biskupów w naszym ostatnim liście na temat ludzkiej seksualności, nie zostaliśmy wyświęceni po to, by głosić nasze własne małe poglądy. Wtedy zawiedlibyśmy ludzi. Zostaliśmy wyświęceni, aby przekazywać w pełni to, co otrzymaliśmy, ale aby to robić, zawsze starając się mówić prawdę w miłości i zawsze starając się wyjaśnić powody powierzonej nam nadziei i warunki, według których należy żyć zgodnie z tą nadzieją. I myślę, że powiedziałeś tutaj coś ważnego. Ponieważ jest to również kwestia uznania, że znasz pytania, które naznaczają życie wielu ludzi i ból, który towarzyszy tym pytaniom. Są to naprawdę trudne rzeczy. I myślę, że jest to również część zadania duszpasterza, aby rozpoznać złożoność życia ludzi i złożoność zadawanych przez nich pytań. Nie próbować udawać, że jest to bardzo proste. Że wszyscy są naprawdę głupi, nie widząc, że jest to bardzo proste. Ale rozpoznać złożoność, aby następnie spróbować znaleźć poprzez modlitwę, poprzez Pismo Święte, poprzez tradycję Kościoła, odpowiedzialny sposób pokazania, w jaki sposób Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dziś i zawsze, jest odpowiedzią na tę złożoność, która jest naszą szczególną złożonością. I że dostarcza nie tylko matematycznej formuły, za pomocą której można analizować dane sytuacje, ale ma ona wszechmocną łaskę, aby przekształcać sytuację i przekształcać nasze doświadczenie zaangażowania w dane sytuacje. Odnosi się to szczególnie do tej złożoności tematu, który tak bardzo dominuje w naszych społeczeństwach, a nawet w życiu naszych dzieci, jakim jest seksualność. W dyskusji na temat seksualności wspomniałeś, że powinna ona być zakorzeniona w wierze, Piśmie Świętym i Chrystologii. A we wstępie do swojej nowej książki o czystości wspomniał ksiądz o czymś, to trochę mnie zszokowało, ale chciałbym, aby ksiądz to wyjaśnił i sprawił, że lepiej to zrozumiem. Jeśli czystość nie ma pewnego stopnia pełnokrwistości, nie jest prawdziwą rzeczą, to falsyfikat. Po prostu mówiąc, znaczy to, że wiesz, kim jesteśmy. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga jako istoty cielesne. Nie mamy być aniołami. Jednym z powodów, dla których nauczanie Kościoła na temat czystości było tak często niewłaściwie stosowane, jest to, że ludzie, bez wątpienia w dobrych intencjach, dokonali abstrakcji naszej rzeczywistości edukacyjnej. Tym samym nie wyposażyli ludzi w mądrość i narzędzia, dzięki którym mogliby przeżywać również swoją tożsamość seksualną w sposób odpowiedzialny, wyzwalający i owocny. Niezależnie od tego, czy przeżywamy naszą seksualność w małżeństwie, czy żyjemy w celibacie lub jako osoby samotne. Bóg potraktował naszą wcieloną naturę na tyle poważnie, że sam się wcielił.
A zatem jesteśmy winni sobie i Jemu poważne potraktowanie tego wymiaru naszej istoty i uwierzenie w to. Czy pamiętamy, jak radykalne jest stwierdzenie, że wierzymy w zmartwychwstanie ciała? Wiemy, że nasza ucieleśniona rzeczywistość jest w jakiś sposób powołana i przeznaczona do wiecznego życia w chwale. A to, czego doświadczam teraz, być może jako konflikt, ból, jest w jakiś sposób powołane do przemiany w chwałę. To jest perspektywa, na którą starałem się zwrócić uwagę. To właściwie zostało tak pięknie wyrażone w Mesjaszu Händla w tej późniejszej części, kiedy chór pięknie śpiewa, że nasze ciało zostanie przemienione, uwielbione. I myślę, że to jest coś, czego być może brakuje. I wciąż uczymy się, jak przekazywać radosną nowinę Ewangelii, że jesteśmy zintegrowanym ciałem i duchem. Jesteśmy pewnego rodzaju całością. A w czystym i cnotliwym życiu jest mądrość i prawdziwa wartość, która jest drogą do szczęścia. Wspominasz i dajesz kilka rad w swojej książce. Nie mam jej w całości. Przeczytałem, że na przykład rozmowa o seksualności przy rodzinnym stole może być jedną z recept na uczynienie normalną częścią rodzinnej rozmowy. Czy masz jakieś inne refleksje dla nas, rodziców i mężów? Kluczowym etapem wstępnym jest zawsze próba znalezienia zdrowia, rozwiązania i pojednania w sobie. A jeśli znajdę to, przechodząc przez własne zmagania, istnieje szansa, że będę wiarygodnym przewodnikiem dla innych. A potem musimy po prostu nie poddawać się strachowi. Ponieważ istnieje tak wiele niepokoju, otaczającego cały ten kompleks zagadnień. I myślę, że musimy po prostu odrzucić to i być zdeterminowani, aby ufnie żyć również tym aspektem naszej istoty i ufnie aspirując do bycia dobrym. Jeśli mogę, wspomniałeś, że aby skutecznie komunikować się z ludźmi, musimy mówić im prawdę z miłością. Obecnie na tym świecie istnieje wiele nieporozumień co do tego, co tak naprawdę oznacza miłość. A ludzie, myśląc, że miłość to życzliwość, starają się unikać wszystkiego, co mogłoby sprawić przykrość drugiej osobie. Podczas gdy miłość powinna być rozumiana jako wola dobra dla drugiej osoby. A czasami ta wola dobra dla drugiej osoby może być dość surowa. Czy zgodziłbyś się z tym? Czy też rozumiesz to inaczej? Jest to klasyczna definicja miłości. Święty Doroteusz z Gazy ma wspaniały przekaz na ten temat, ponieważ mówi, że kiedy czuję potrzebę skierowania kogoś ku większej pełni prawdy poprzez poprawienie jakiegoś aspektu tego, co robi lub czego nie robi, wiesz, że może to być wielka chrześcijańska służba, ale Doroteusz z Gazy mówi, najpierw muszę zbadać siebie, jeśli znajdę w swoim sercu najmniejszy ślad urazy, nienawiści, zazdrości lub samousprawiedliwienia, lepiej milczeć. Ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że będę interweniował tylko po to, by się usprawiedliwić. Muszę przede wszystkim oczyścić własne serce, aby upewnić się, że mówię prawdziwie, bezinteresownie i prawdziwie w imieniu Chrystusa, aby być pożytkiem dla mojego brata. To bardzo wysoka poprzeczka. Powiedziałbym, że ponieważ jesteśmy grzesznikami, często popełniamy wiele błędów w naszym życiu rodzinnym, to w świetle takich rad znaczy, że powinniśmy raczej milczeć. Musimy po prostu kontynuować oczyszczanie naszych serc. Biskupie Eryku, zbliżamy się do końca naszego programu.
program. Czy mógłbyś udzielić kilku rad polskiej publiczności i naszym widzom, przekazując kilka słów mądrości i duchowych wskazówek? Byłoby arogancją z mojej strony, gdybym udawał, że jestem w stanie udzielać rad polskiemu kościołowi lub polskim widzom. Chciałbym po prostu podzielić się dwiema zasadami, które sam uważam za niezwykle pomocne. Jedna z nich pochodzi ze starożytnego źródła, z napisanego przez Atanazego Żywota Antoniego, twórcy monastycyzmu, który opowiada, że Antoni, który dożył bardzo sędziwego wieku, ponad 100 lat, powiedział do swoich uczniów na łożu śmierci: niech Chrystus będzie powietrzem, którym oddychacie. Innymi słowy, żyjcie całkowicie zanurzeni w rzeczywistości Chrystusa, aby mógł On być waszym żywym wyznaniem z każdym wdechem i oddaniem się Jemu, którego wyraz będzie w każdym wydechu. Inną rzeczą, którą uważam za bardzo wymagającą, ale pomocną, jest coś, co wspaniały biskup Ildefonso Schuster, również arcybiskup Mediolanu, benedyktyn, który zasługuje na to, aby być bardziej znany, powiedział kiedyś swoim kapłanom: teraz może się wydawać, że ludzie nie są zbytnio zainteresowani naszym głoszeniem tego, co mamy do powiedzenia i nauczania, ale nadal są pod wrażeniem świętości. Kiedy ludzie spotykają się ze świętością, wciąż mają świadomość, że są w jakiś sposób w obecności Boga. A ostatecznie jest to obecność, którą jesteśmy powołani nieść temu światu, aby przywrócić mu nadzieję na uzdrowienie i przemienienie. Prosimy księdza biskupa o błogosławieństwo. Oczywiście. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen. Amen. Thank you very Dziękuję much. Bardzo. Niech Cię Bóg błogosławi. Dziękuję.